Być może wiesz, że jeżeli mamy dwa wielokąty o tym samym polu, to jeden z nich zawsze można pociąć na mniejsze wielokąty tak, aby ułożyć z nich drugi. Nie jest to prawdą w przypadku brył. Udowodniono, że nie da się podzielić czworościanów foremnego na mniejsze wielościany w taki sposób, aby dało się z nich skleić sześcian o tej samej objętości. Wzor na objętość będziesz się musiał więc nauczyć na pamięć. Spójrzmy na ten trójkąt. Tutaj jest narysowana jego wysokość. Do czego jest nam potrzebna wysokość w trójkącie. Potrzebujemy jej, aby obliczyć pole figury. W przypadku brył odpowiednikiem pola jest objętość. Zobacz, cały czas patrzyliśmy się na ostrosłup, ale ustawiony pod odpowiednim kątem. Jak mówiliśmy w figurach płaskich, wysokość pomaga obliczyć pole, natomiast w bryłach. W tym i w ostrosłupach wysokość wykorzystujemy do obliczenia objętości bryły. Wyobraź sobie, że nasz ostrosłup leży na jakiejś płaskiej powierzchni, na przykład na stole. Wysokość jest wtedy odcinkiem oprowadzonym z jego wierzchołka prostopadle do tej powierzchni. Zapamiętaj, że wysokość zawsze jest prostopadła do tej powierzchni. Tak samo jak wysokość w trójkątach jest prostopadła do przeciwległego boku. Punkt. W którym wysokość dotyka płaszczyzny podstawy ostrosłupa nazywamy spodkiem wysokości. Jak myślisz, skąd taka nazwa? Spójrzmy na ostrosłup z góry. Jak widzisz, patrząc z góry na ostrosłup, wierzchołek i spodek wysokości pokrywają się. Można powiedzieć, że gdyby z wierzchołka upuścić wysokość, to trafi ona dokładnie na spodek. W tym przypadku spodek wysokości. Znajduje się na podstawie słupa, Ale czy zawsze musi tak być? Zaraz to sprawdzimy. Na ekranie widzimy kolejny trójkąt. Tym razem jest to trójkąt rozwartokątny. Również narysowana jest jego wysokość. Jak wiesz, w trójkątach rozwartokątnych nie każda wysokość pada na przeciwległy bok, tylko na jego przedłużenie. Zobacz. Znowu patrzyliśmy się na ostrosłup, ale pod innym kątem. Tutaj jest narysowana wysokość tego ostrosłupa. Zauważ, że spodek wysokości nie znajduje się na podstawie ostrosłupa. Tak samo jak nie każda wysokość w trójkącie rozwartokątnym pada dokładnie na przeciwległy bok. Spójrzmy jeszcze na ten ostrosłup z góry. Tak jak już mówiliśmy, spodek wysokości pokrywa się z wierzchołkiem tego ostrosłupa. To, że znajduje się on poza podstawą. Nie ma najmniejszego znaczenia. Wiesz już czym jest wysokość oraz spodek. Zaraz dowiemy się jak możemy obliczyć objętość ostrosłupa. Zanim przejdziemy do objętości ostrosłupów, najpierw wróćmy do sześcianu. Podzielimy go teraz na trzy identyczne ostrosłupy. Patrz uważnie. Zobacz, podzieliliśmy sześcian. Na trzy identyczne ostrosłupy. Podstawa każdego z tych ostrosłupów była ścianą boczną sześcianu. Suma objętości tych ostrosłupów daje nam objętość sześcianu. Ale pamiętajmy o tym, że te ostrosłupy są identyczne. To oznacza, że trzy objętości tego ostrosłupa, albo trzy objętości tego ostrosłupa, albo trzy objętości tego ostrosłupa. Dają nam objętość sześcianu. Jak w takim razie policzyć objętość jednego ostrosłupa? To będzie 1 trzecia objętości pierwotnego sześcianu. Jeżeli ten sześcian miał boko długości A, to objętość ostrosłupa to 1 trzecia razy A do trzeciej. Mówiliśmy wcześniej, że do wyznaczania objętości potrzebna jest nam wysokość. Jak myślisz, gdzie jest wysokość tego ostrosłupa? To ta krawędź boczna. Dlaczego? Aby mieć pewność, że jakiś odcinek w przestrzeni jest prostopadły do płaszczyzny trzeba znaleźć dwie proste zawarte w tej płaszczyźnie, które są do tego odcinka prostopadłe. Tutaj takimi prostymi są proste zawierające te dwie krawędzie. Ponieważ ten ostrosłup uzyskaliśmy przez pocięcie sześcianu, to tutaj mamy dwa szukane kąty proste, ponieważ to były kiedyś kąty w kwadratach. Wysokość tego ostrosłupa jest tutaj. Oznaczamy ją dużą literą H. W naszym przypadku jest to również bok sześcianu czyli h ma długość a. Wprowadźmy to do wzoru. Doszliśmy do tego że objętość tego ostrosłupa to 1 trzecia h razy a kwadrat. A czym jest a kwadrat w tym przypadku? To pole podstawy które jest kwadratem o boku a. W ten sposób doszliśmy do ostatecznego wzoru na objętość ostrosłupa. To 1 trzecia razy wysokość Razy pole podstawy ostrosłupa. Skupmy się na którymś wybranym ostrosłupie. Obróćmy go i tak, jakby postawmy go na swojej podstawie. Przed chwilą pokazaliśmy, że w pewnym szczególnym wypadku objętość ostrosłupa wyraża się następującym wzorem. Niestety, nie do każdego ostrosłupa da się taką sztuczkę zastosować, ale wzór jest prawdziwy dla wszystkich ostrosłupów i trzeba go zapamiętać. Tak jak w trójkącie przy ustalonej podstawie i długości wysokości. Nieważne, gdzie ta wysokość opadała otrzymywaliśmy takie samo pole. Tak tutaj, jeżeli będziemy przesuwali wierzchołek ostrosłupa to dopóki wysokość nie zmieni długości objętość pozostanie taka sama. Spróbujmy teraz obliczyć objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 12 i krawędzi podstawy 8. Czego potrzebujemy do wyznaczenia objętości? długości wysokości i pola podstawy. Wysokość już mamy. Wiemy, że jest równa 12. A co z polem podstawy? Wiemy jedynie, że krawędź podstawy ostrosłupa ma długość 8. Jaka figura znajduje się w podstawie tego ostrosłupa? To oczywiście trójkąt. Ale jaki? To trójkąt równoboczny. W treści zadania mamy powiedziane że jest to ostrosłup prawidłowy. Czy jesteś w stanie wyznaczyć pole podstawy? Pamiętasz wzór na pole trójkąta równobocznego? To a kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 4. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć pole podstawy. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. W miejsce a podstawiamy 8. Czyli pole podstawy to 8 do kwadratu Razy pierwiastek z 3 przez 4. 8 do kwadratu to 64. A 64 na 4 to 16. Ostatecznie otrzymujemy, że pole podstawy to 16 pierwiastków z 3 możemy już wyznaczyć objętość. Tak, mamy wszystkie potrzebne dane. Przypomnijmy, że objętość liczymy z takiego wzoru 1 trzecia razy wysokość razy pole podstawy oblicz objętość samodzielnie. W miejsce H wstawiam 12, natomiast w miejsce pola podstawy 16 pierwiastków z 3. 12 przez 3 daje nam 4, czyli objętość to 4 razy 16 pierwiastków z 3, a 16 razy 4 to 64. Objętość tego ostrza słupa to 64 pierwiastki z 3. A teraz takie zadanie. Grania stosup i ostrosłup mają takie same podstawy i równe objętości. Wysokość grania stosłupa jest równa 9 cm. Jaką wysokość ma ostrosłup? Jak widzisz, zadanie mówi o dwóch bryłach. Co mamy znaleźć? Mamy obliczyć wysokość ostrosłupa. Co wiemy o tych bryłach? Jak myślisz, czy grania stosup będzie wyższe od narysowanego ostrosłupa? Nie, będzie niższy. Zaraz sprawdzimy to rachunkowo. Wiemy, że mają takie same podstawy. Co oznacza, że te podstawy mają takie same pola. Zaznaczyłem je dużą literą P z indeksem P. Wiemy też, że te dwie bryły mają równe objętości. W jaki sposób zapisać objętości tych dwóch brył, wykorzystując podane na planszy oznaczenia? Objętość ostrosłupa to 1 trzecia razy jego wysokość razy pole podstawy. Natomiast objętość gęstosłupa to po prostu jego wysokość razy pole podstawy. Wiemy, że te dwie objętości są sobie równe. Możemy więc zapisać takie równanie. Podstawmy te dwa wyrażenia do tego równania. Zauważ, że pole podstawy nam się skróci. Czyli wysokość grań słupa to 1 trzecia wysokości ostrosłupa. Wysokość graniastosłupa jest nam znana to 9 cm. Spróbuj samodzielnie wyznaczyć wysokość ostrosłupa. Musimy przekształcić to równanie i pomnożyć obustronnie przez 3. Wysokość ostrosłupa jest 3 razy większa od wysokości grania stosłupa, czyli ma ona długość 27 cm. Gratulacje. Wzórno objętość ostrosłupa to 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Wysokość ostrosłupa to odcinek łączący wierzchołek z płaszczyzną podstawy i do niej prostopadły. Wysokość może spadać w różnych miejscach. Wewnątrz podstawy, na krawędź podstawy ostrosłupa albo nawet poza podstawą. Zobaczyłeś właśnie kolejny film o ostrosłupach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Pistacja Matematyka.